cały czas naprawiają wał, który woda przerwała we wtorek po południu. Pod wodą znalazło się kilka miejscowości. Według mieszkańców straty byłyby mniejsze, gdyby akcja została podjęta wcześniej. Ten wał został przerwany we wtorek po południu. Mieszkańcom kazano się natychmiast ewakuować, dlatego nie zdążyli niczego uratować. Po takiej informacji każdy rozsądny człowiek chyba zrobiłby to samo co ja. Pędem do samochodu i na most, który był najwyższym punktem, z którego ewentualnie można było oczekiwać tej wody, która miała za 15 minut przyjść. Natomiast ta woda, z przykrością stwierdzam, przyszła po 15 godzinach. Rozżaleni mieszkańcy twierdzą, że akcję naprawy wału podjęto dopiero po 2 dniach. Gdyby zrobiono to wcześniej, straty byłyby mniejsze. Ja bym tylko może zalaną piwnicę, nie? W tej chwili mamy zalany cały parter i woda jeszcze rośnie. Nie wiadomo, kiedy zejdzie. Tu na przykład przyszła woda i schodzi, a u nas dochodzi jeszcze więcej wody i poziom się podnosi. Wójt gminy Łubnice twierdzi, że początkowo były plany użycia amfibii do naprawy wału. Okazało się to jednak niemożliwe i ostatecznie zdecydowano o użyciu helikoptera. Wszelkie procedury, które były związane z załatwianiem formalnym helikoptera na nasz teren, tyle czasu trwały. Niestety ja na to wpływu nie mam, jak szybko podjęte zostaną decyzje. Z helikoptera zrzucono metalowe pręty. Później zostaną na to położone worki z kamieniem. Mamy już worki gotowe, zasypane piachem, takim te mniejsze worki i te mniejsze worki automatycznie w tym momencie, jak helikopter skończy pracę, będą kładzione na te worki. No i mamy nadzieję, że to w tym momencie już zrobi taką robotę, że zatrzyma nam tą wodę. Tym bardziej, że z każdą godziną ta woda na tej rzece, jak i na Wiśle spada. Mieszkańcy m.in. Maśnika, Budzisk, Ruszczy Kępy z nadzieją patrzą na te działania. Choć niektórzy mają już dosyć. Podobny koszmar przeżyli 13 lat temu. Przeszliśmy to w 1997 roku i przechodzimy teraz. To samo. Co jakiś czas powtarza się to samo. Opadają ręce, po prostu nie ma siły, bo tak człowiek się odbuduje, odremontuje i znowu to samo. Także po prostu zastanawiamy się po prostu, czy jest tu jakiś sens egzystować na tym terenie. Janusz Majewski, informacje. Trwa zbiórka darów.